aktów sprawy. Zaistniała konieczność udostępnienia przedmiotowego lokalu w związku z awarią. Proszę Państwa, takie coś to już było kilka dni wcześniej, to można było zrobić kilka dni wcześniej, a nie to przez zaskoczenie, to zwłaszcza wtedy, gdy osoba, która opiekowała się mieszkaniem, była w pracy. To było zrobione za plecami. I sąd wypisuje tutaj takie bzdury, a jeszcze tu zastrzega, że tu nie ma odwołania. Jeszcze raz czytam. Jak wynika z aktu sprawy, zaistniała konieczność udostępnienia przedmiotowego, ale po co, żeby się wławać i wymienić zamki lokalu wniosku awarii? Janek Witek zostawił drzwi otwarte. I tutaj, jeżeli ktoś widział jakąś awarię, to trzeba było zostawić drzwi otwarte. Po pierwsze, drzwi otwarte nie zostawił, a po drugie wymienił zamek. Bezczelnie. Że w sprawie doszło do przyczyn, istotne jest ustalenie celu działania sprawcy. Istotne jest ustalenie celu działania sprawcy. A w niniejszej sprawie wejście do lokalu miało być czynnikami obiektywnymi, czyli trele morele, awarii żadnej nie było, zabili go ekspres wieczorny Warszawa. I że w Warszawie tego ekspresu rzeczy podobne mają miejsce. A tutaj o, skarżący Państwo zobaczą z tego zdania wynika, jak sąd sobie lekceważy. Skarżący rości sobie obecnie prawo do przebywania w lokalu przebywania. Przecież jak ta osoba mieszkała 3 lata, a mieszkała jeszcze jak Janek Witek 5-6 i więcej, w ulicy Saskiej w Warszawie skarżący na status osoby niepełnosprawnej. Oceny sądu skarżący może dochodzić do swoich roszczeń w postępowaniu cywilnym, czyli ubiegać się o przywrócenie posiadania lokalu. Ubiegać się o przywrócenie. Teraz to jak już nastraszył urzędnik, że jak Państwo wejdziecie tutaj do mieszkania, to będziecie musieli płacić za remont, bo będzie wykonany tutaj remont. Jak Państwo wygracie w sądzie sprawę, to będziecie musieli zapłacić za to, to będziecie musieli zapłacić za to, czyli od razu facet z urzędu zdradzę, co jest niesamowicie podejrzane. Po co to wszystko, po co to wszystko? A no właśnie, Zgodnie z tą ustawą, która obowiązuje od kilku tygodni, skargę nadzwyczajną może w tej chwili złożyć 8 podmiotów, m.in. wspomniane przez pana RPO, Rzecznik Praw Obywatelskich, czy Rzecznik Praw Dziecka, czy też Rzecznik Finansowy, albo Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dziś mówimy o nowelizacji. Ona miałaby ograniczyć liczbę podmiotów uprawnionych do składania skargi nadzwyczajnej do dwóch, mianowicie do Rzecznika Praw Obywatelskich i do Prokuratora Generalnego. Jak pan ocenia te zmiany? Najlepiej przygotowane do sporządzania tej skargi. Chociaż warto podkreślić, i myślę, że to jest coś, co jest bardzo istotne w całej sprawie tej dyskusji. RPO, czyli Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, nie miało zwiększonego budżetu, mimo zwiększonych obowiązków, jeśli chodzi o skargę nadzwyczajną. I to też jedna rzecz, a druga jest taka, że Sąd Najwyższy nawet wyjść wniosek, jak skarga do niego trafiła, że się nie może nie udając, bo nie ma sędziów, nie ma izby, która by się miała zajmować. Więc jest wyłania się obraz pewnego chaosu, no a ta sytuacja, w której te wnioski, po prostu będzie ograniczona, ten chaos niestety tak się wydaje, to pogłębiają. Wydaje się, że wielka niepewność co do tego, jak dalej cała ta przyrodnica będzie wyglądała, bo tam do nowelizacji, jeśli się nie mylę, jest jeszcze taka rozwiązana składania tej skargi, że musiałaby być też naruszona, czy że wynikałaby to, skarga musi mieć uzasadnienie, że naruszy, że i złożenie wynika z zasady demokratycznego praworządności.
że jeśli zostanie złożona, to każda osoba zostanie narzucona, więc jest bardzo duży chaos wokół tej instytucji. Wczoraj dodajmy jeszcze, te zmiany zostały przedstawione wiceszefom Komisji Europejskiej Czasowi i Timmermansowi. Spotkali się z nim szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Jacek Czaputowicz, a także przedstawicielka Kancelarii Prezydenta i eksperci. Czy należałoby te zmiany czytać również w kontekście międzynarodowym? No zdecydowanie tak. Wydaje się, że Komisja Europejska, nie wydaje się, wiemy, że Komisja Europejska uznaje skargę nadzwyczajną za jeden z dużych kłopotów, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości. Chodzi o tę stabilność całego systemu prawnego, bo ta skarga przynajmniej przez najbliższe lata umożliwia wzruszanie wyroków od 1997 roku. No to jest... jest to duża zmiana systemowa. Zgłosiła się do pani prokuratora, a pani prokurator
Komisja no, sprawie pomocy, ja to świadczę. A pani prokurator powiedziała, że to nie jest pani sprawa i zadatki komisji. A no właśnie, czyli zobacz, żydowska robota. Jan Witek powiedział, nie dać Żydom mieszkania. To są jego słowa. Ja jego słowa tu i teraz cytuję w naszym radiu. To KFM Euro, Kącika, Barbie, Baby, Lampy, 40 lat głoszę słowo Boże. Nawet nie miałam pojęcia zielonego, że takie krętactwa są, tyle jest niesprawiedliwości. I że dziady potrafią wywalić kobietę na łóżku inwalidzkim jeszcze i z córką przez korytarz z domu na próg. To jest okropne. Przepraszam bardzo. Nie myślę jednym drzwi, że ją gdzie dać do chleba. Prokurator to nawet oglądając tu na YouTube, proszę Państwa, prokurator powinien to zauważyć i od razu wiesz, wyszukać taką panią Justynę, bo to przecież bezprawne działanie w sprawie prokuratora bez prokuratora. Pani sędzia sprzyja pani prokurator, bo pani prokurator umyła sobie ręce i powiedziała, że nie będzie zajmowała się tą sprawą. Rzecznik finansowy. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Za 2 minuty będzie 13, aktualnie o 13. Informacje dnia. Wskazują, że projekt zwiększy m.in. liczbę nielegalnych aborcji i zwiększy
przez spółkę emisyjną. Obywatelski projekt ustawy, który wykreśla z polskiego prawa tak zwaną przesłankę eugeniczną, uchwał Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Działacze Pola i chcą jego szybkiego uchwalenia. Komisja czeka jednak na kolejne opinie. Dotychczas swoje stanowiska zaprezentowały Biuro Analiz Sejmowych i Sejmowa Komisja Sprawiedliwości. Oddamy na łódzką słowo cieszycie i rodzina. Zwraca uwagę, że dokument PASU został skonstruowany w taki sposób, aby uzasadnić utrzymanie możliwości zabijania dzieci podejrzanych o chorobę. Takie ma poważne, tak, że władze państwa i ze strony biura kancelarii mówią o tym, że... Przestrzegamy też przed telefonem lękającym 422 119 066, telefon, który wysyła takie różne SMS-y. SMS-y mobbingujące, pogróżki tak zwane, telefon 422 119 066. Marszałek Senatu nie jest pesymistycznie nastawiony do organizacji referendum konsultacyjnego w święta niepodległości 11 listopada. TVP Stanisław Karczewski podkreślił, że jego zdaniem obecna konstytucja wymaga zmiany. Jednak jak zauważył, rządzący nie mają większości konstytucyjnej. 422, 422, to 19, 0, 66. Także proszę Państwa, telefon, który Państwo tu widzą. Do takiej daty odnosi się nie tylko rządzący Prawo i Sprawiedliwość, ale i opozycja. Negatywnie odniósł się też do ewentualnej innej propozycji. 22, 119, 066. W takiej sytuacji prawnej, że wybory mogą się odbyć albo 21, 28 października. Jakaś firma zgłasza się, że jak Państwo jej nie zapłacicie, to ona będzie żądała odszkodowania. I tak co sekunda to się zgłasza, piątek, niedziela, święto, 1 maja, 2 maja, 3 maja, 4 maja, piątek i się zgłasza. Taka jest majówka nasza. Mamy trochę troszeczkę czasu, ale odpowiadając na rozmowę. Jeśli chodzi o wniosek w sprawie referendum, który prezydent zamierza skierować do Senatu, marszałek spodziewa się go w czerwcu lub w lipcu. Senatorowie, jak tłumaczył, w takim wniosku nie mogą nic zmienić. Mogą jedynie zagłosować za, przeciw lub wstrzymać się. Do 15 maja rolnicy mają czas na złożenie wniosków o dopłaty bezpośrednie. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa apeluje do gospodarzy, aby nie czekali z dostarczeniem deklaracji, ponieważ w ubiegłych latach duża ich część składana była w ostatnich dniach. Wnioski można aplikować w biurach powiatowych agencji w całym kraju lub przez internet za pomocą aplikacji e-wniosek.pl. Aneta Skoczyla z lubelskiego oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji podkreśliła, że choć możliwe jest przekroczenie terminu złożenia deklaracji, to opóźnienia powodują obniżenie kwoty płatności. Wskazała również na zalety złożenia wniosków online. Jest to bardzo wygodna forma złożenia wniosków. Po co ci ta nagroda? Zawieszenie nagrody. Rolnika przez cały proces składania wniosków. Do tej aplikacji Szwedzka Akademia nie da nagrody w tym roku. Może wyrysować działki, które posiada w gospodarstwie na mapie, która znajduje się w systemie. Może wskazać uprawy, które będą na jego gospodarstwie w tym roku. Przestrzegamy przed tym telefonem, który nęka ludzi, nęka, sobie takie SMS-y wysyła, że jeżeli Państwo nie zapłacicie nam, to my jesteśmy ubezpieczeni, będziecie Państwo płacili odszkodowanie. Składa w formie elektronicznej. Niewykluczone, że termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie zostanie wydłużony.
Ministerstwo Rolnictwa stara się o uzyskanie zgody Komisji Europejskiej na wydłużenie terminu o miesiąc do 15 czerwca. Jak informował szef resortu Krzysztof Jurgiel, odpowiedź Komisji jest spodziewana 10 maja. W ubiegłym roku o dopłaty bezpośrednie ubiegało się około 1 340 000 osób. Na dopłaty przeznaczone jest blisko 15 miliardów złotych. Przywódcy Ukrainy, Niemiec i Francji, Petro Poroszenko, Angela Merkel i Emmanuel Macron spotkają się w przyszłym tygodniu w Aquisgranie. Oraz 130 tysięcy osób, które nie zdały w ubiegłym roku lub chcą poprawić wynik. O zasadach przystąpienia do egzaminu maturalnego mówił na naszej antenie dr Marcin Smolik. Z ukraińskimi siłami rządowymi, a prorosyjskimi separatystami w Donbasie. Tego dnia prezydent Francji odbierze w Aquisgranie nagrodę Karola Wielkiego za zasługi dla integracji europejskiej. Poroszenko, Merkel i Macron należą do tzw. czwórki normandzkiej, do której wchodzi również prezydent Rosji Władimir Putin. Rosyjskiego przywódcy nie będzie tym razem na spotkaniu. W związku z jego nieobecnością rozmów w Aquisgranie nie można traktować jako spotkania formatu normandzkiego. Czwórka normandzka po raz pierwszy rozmawiała o uregulowaniu sytuacji w Donbasie latem 2014 roku. W konflikcie na wschodzie Ukrainy zginęło już ponad 10 tysięcy osób. Tutaj nie chodzi o żadne kolejne, tylko chodzi o... W kraju zachmurzenie małe i umiarkowane na południowym wschodzie i wschodzie wzrastające do dużego i tam przelotne deszcze, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie burza. Temperatura od 16 stopni miejscami na północy i zachodzie do około 20 w centrum i 26-27 stopni na południowym wschodzie. Chłodniej na wybrzeżu od 12 do 14 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany północny w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę, a na barometrach w Warszawie 1006 hektopaskali ciśnienie będzie rosło. To były wiadomości w Radiu Maryja. Już dziś kolejny odcinek Westerplatte Młodych poświęcony przygotowaniom do Światowych Dni Młodzieży Panama 2019. Temat Oto ja, zaufaj mi. Gości programu, członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodych. Pamiętajcie, dziś godzina 18.15, telewizja Trwam. Zapraszamy również do audycji Czas Wzrastania w Radio Maryja o godzinie 21.30. Nie może Was zabraknąć. Ministerstwa Zdrowia, które chce zachęcić absolwentów studiów pielęgniarskich do podjęcia zawodu. Na jakie wsparcie finansowe mogą liczyć pielęgniarki? Szczegóły w naszym dzienniku. No bo to ciężka praca. Pracować nikt nie chce, uczyć się chcą na koszt państwa, sobie robią żarty, wiesz, pracować nikt nie chce. Założycielka i dyrektor hospicjum imienia błogosławionego Michała Sobocki mówi o swojej misji na Litwie. Pamięci Żbika, już za życia był legendą, walczył z dwoma okupantami, brał udział w brawurowej akcji na bank, pisze Leszek Żebrowski. Rozważanie na pierwszą sobotę. Spełni prośbę Maryi, zachęca nasz dziennik i zamieszcza tekst medytacji różańcowej. Dodatek dla dzieci. W ogrodzie Maryi specjalnie dla najmłodszych Joanna Wieliczka-Szarkowa przypomina postać niezłomnego rotmistrza Pileckiego. Dzieci mogą przeczytać również o walecznych batalionach. Ponadto zadania na maj i zabawy plastyczne. Były to wybrane problemy, temat artykuły z codziennej prasy polskiej. Drodzy Państwo, na zegarach jest 10 minut po godzinie 13. Obudź się, niech opadnie kłamstwa mgła, powstać z kolan Polsko, daj nam sprawiedliwość, Bóg ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych nasz tam naraz.
kłamstwa mła. Powstać z kolan Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg, ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych na sztandara. Powstańcie z Polski, Gmuta wzywa. Uwaga na telefon 422-119-066. Mobbing.